Teraz tylko nie odciszę losowo streama na drugiej karcie, bo zostanę zdjęty szybciej niż Sevik ze swojego. A to byłoby odrobinę niefartowne. Cześć, mi tego jeszcze witam. A co myśmy ostatnio zdążyli zrobić? Gdzie my w ogóle skończyliśmy ostatnio? Muszę sobie przypomnieć bardzo szybko. Harsom City. Czy my tu gym robiliśmy? Zobaczmy po znakach. Odznaki, co mi powiecie? Na to wychodzi. Czy ja skipuję odznaki, czy je się zdobywało w takiej kolejności? Rzecz Sebastianie, witam. Bo powiem szczerze, platinowym pamiętam na tle kiepsko, że nie jestem pewien, czy ich przypadkiem nie skipuję. Nie no, nie ma szans, żeby to był piąty rzym. Right. Słynne ostatnie słowa. Dobra. Kojarzę, że tutaj gym robiliśmy w każdym razie. Tyle wiem. Co dalej? Czy mamy apkę z mapą? Nie mamy apki z mapą, prawda? Mamy item findera tylko. No dobrze, niech i tak będzie. Co tu było? Amity Square. Amity Square nie tykam, jeżeli mogę tego uniknąć w miarę możliwości. Nie, żebym hejcił, ale nie jest to coś, co jakoś bardzo lubię. Może ten sam piątczy na zasadzie z tych skantów, że w zasadzie można z kim tym wszystkich obrót dwóch pierwszych. A może... No, Sedge'a się dało skipować? W sumie? Bo co Sedge w ogóle dawał? Bo... Nie. Już nawet nie pamiętam. On. Ej, Sylwia, podałem za zmyślając policję ubezpieczeniową. Co ci takiego zastanawia w policji ubezpieczeniowej? Ale bym sobie złapał Rage'ego, a nie, czekajcie. Przez to nie mogę sobie przynieść, od której legendarki to może być muzyka. I played. No. Plejty są teraz, tylko znaleźć Arthusa. Skrogang, Toxic Rock nie jest jakiś bardzo zły, ale jednocześnie. Jak mam bytkę na to? Mam wrażenie, że Poison Typing przed szóstą geną nie jest jakiś bardzo... dobry, przydatny, etc., etc. Ogólnie mam wrażenie, że jest mało sytuacji, kiedy Poison Type jest lepszy od innego typu na coś konkretnie. Musiałbym się bardzo poważnie zastanowić, czy kojarzę jakąś taką sytuację. Czy mi odpada, mam mnóstwo pytania szczegółów, więc na razie ani z tej pytania, co może podeklarować się, wnioskować z Poison. To bardzo rozsądne podejście, żeby nie podpisywać tak na ślepo, tylko jeżeli są jakieś niepewności, to żeby je wyjaśnić. Mi się czasem zdarzało tak, że niby wszystko było ładnie, pięknie, jak dopytałem, to takie o, no, ja podziękuję, może przyjdę kiedy indziej, tak za nigdy. Więc to całkiem zdrowe i rozsądne podejście. Cześć Luna. Alergia. Czy jest alergia o tej porze? Mi się zawsze z alergiami jednak kojarzą bardziej te okresy wiosenne. Jakby wiem, że to nie jest powiedziane, że to musi być
Jako tako, że tylko na wiosnę, albo tylko na lato coś. Zresztą ja sam mam alergię w zimę. Więc wiem, jak to jest po prostu jakoś tak przyzwyczajenie jednak, że to zazwyczaj w takiej okazji wiosenny bardziej. Pałdes, no może być całkiem silny na Gibla. Teraz jak o tym myślę. Nie wiem, czego zmarszę tutaj, ale ma szansę. Powiem szczerze, że jakoś nigdy nie uczyłem się tych podwójnych walk w Pokémonach. Bo dopiero niedawno w się dowiedziałem, że ataki, które atakują więcej celów, rozdzielają swoje obrażenia w jakimś tam stopniu, a że to nie jest 100% w każdy cel. Mam alergię na swoją kotę. Byłoby to bardzo niefortunne. Cześć, Karka, witam. Nie mam zawsze po kontakcie z nim albo potem babci. A. Jeżeli jest jakaś taka zależność, to może rzeczywiście coś na rzeczy? Cześć Marcin, kupę mony! Lepiej zbierać 120 bohaterów w najlepszej grze roku! Nie, śmieszkuję. Pozbyć się uczulenia. Nie jest to aż tak proste, wiem, że istnieje możliwość odczuwania się. I mi też było proponowane, ale jednocześnie ja swoje alergie przechodzę w miarę bezpiecznie. SMT5 wynajdę szłatę ciągle w te Pokémony by. No ja wiem, chcę żebyście wiedzieli, że Steam się zaczął tak trochę mocno spontanicznie, bo siedziałem na SMT5 do za 5. Więc to ja mogę powiedzieć. O, Shinji, może rób to SMT5, a nie? Nawet nie mogę tego powiedzieć, bo będę. Mam wrażenie, że będę wolał ten. Sobie po prostu samemu przejść tą nową ścieżkę w moim tempie po prostu. Bo tak to mam wrażenie, że jeżeli bym robił na streamach, to narzekał sobie dość mocno, że. A, pograłbym więcej, ale chcę z widzami robić i nie mogę sobie pograć w wolnym czasie. Jak tam ta nowa ścieżka? Ciężko powiedzieć, bo nie miałem okazji aż tak dużo grać. Byłem teraz na weekend w Olsztynie z powrotem. Więc dzisiaj tak naprawdę miałem jakikolwiek sensowny czas grania. I co mnie zdziwiło, to że tak naprawdę... godziny w grze? Już mamy... dość nowego bossa tak naprawdę i sporo nowego contentu, więc to nawet nie jest tak, że to się rzeczywiście, bo niektórzy mówili, że to będzie tak, że to gdzieś w połowie gdy się zaczyna mocno rozdzielać, a tego nowego contentu już widać sporo na początku, więc jeżeli ktoś wcześniej tylko piątkę, to to też nie jest tak, że gra kompletnie to samo. Jak oceniłbyś się ten 5 jako entry level grę? I mean, to wciąż SMT! Nie jestem pewien, czy jest jakiś SMT, który bym bardzo polecił jako entry level, który nie nazywa się Saint Journey. Bo Saint Journey mam wrażenie, że jest taki najbardziej lekkie dla gracza. Nie wiem, pewnie wyglądało fajnie niż jakiekolwiek inne, które widziałem. Na pewno nie jest to dungeon crawler taki typowy, tak? Bo mamy bardziej otwarty świat. To jest na pewno przyjemniejsze, przy czym jeżeli chodzi o mechaniki, to ja na przykład na parę rzeczy narzekałem w oryginale. Nie jestem pewien, jak to tutaj jest, bo wiem, że dużo mechanik zmieniali, a ciężko mi się wypowiedzieć na podstawie pierwszych, no, 2 czy 3 godzin. Widzę na przykład, że sporo demonów ma jakieś swoje nowe umiejętności, nowe zdolności, tego typu rzeczy. Więc jest już dużo plusów. Tak naprawdę w pełni się będę mógł powiedzieć pewnie gdzieś za jakieś 15-20 godzin najwcześniej. Wstępnie zdaje się, że SMT 5 Vengeance jest po prostu lepszą wersją piątki. Czy powiedziałbym, żeby od niego zaczynać? Mówię cały czas, wydaje mi się, że Saint Journey będzie do tego lepsza.
Ale jednocześnie, jeżeli ktoś nie robi takiego dungeon crawlerowania, to piątka będzie lepsza, to na pewno. Czy wiadomo, że też trzeba wychodzić z założenia, że to nie jest gra, która w jakikolwiek sposób się opiera na fabule, że to jest taki czysty, destylowany gameplay. Myślę, czy by nie spróbować podjebać się od siebie. I mean, wiesz, jak dla mnie to jest żaden problem, tak? Spróbować możesz. Jeżeli ci się nie... Wiesz, to jest ten urok trochę shellingu, że jeżeli ci się nie spodoba, to po prostu nawet nie czujesz, że wydajesz jakieś zmarnowane pieniądze czy coś. Adventure to nie jest to, czym miało być stopień zanim uderzyły deadline i tak dalej. Z tego co słyszałem... Znaczy czytałem wywiady jakieś w tym temacie, że to jest tak, że oni mieli jakąś swoją wizję, ale nie mieli czasu jej w pełni zrealizować, tak? Przy czym nie jestem przekonany, czy na przykład mielibyśmy takie dwie zupełnie osobne ścieżki, gdyby wyszło po prostu Vengeance. Znaczy Crosschop? 180... O! Nie, że wiesz, no ja powiem szczerze, gdybym wydał pełne pieniądze na Eudena, to byłbym niezadowolony. Gdybym go kupił na jakieś 50% przecenie, to nie byłoby aż tak źle, przy czym ja też zdaję sobie sprawę, że ja jestem trochę nieodpowiednią osobą do wypowiadania się, bo ja nie szczędzę sobie pieniędzy na grę. Więc ja jeżeli powiedzmy kupię sobie grę za 120 zł i mi średnio podejdzie, to nie czuję, że jakoś bardzo zmarnowałem pieniądze. A wiem, że ludzie tak będą mieli z grami za 60 na przykład, tak? Tak długo jak gra nie jest dla mnie, jak ja to czasami mówię, ofensywnie zła, że odrzuca mnie od grania w siebie na każdym możliwym kroku, to ja raczej nie narzekam. Ambipom. Zadawałem dialog, żeby dać setwórcom. Z priorytetami zawsze jest jakaś taka niepewność, że niby to jest priorytetuje, ale jednocześnie jak gra nie wypali, to będzie takie, czemu ja to zrobiłem? Reversal? Nah. A czy ja mam kata w ogóle? Oczywiście, że nie mam kata. Bo kata chyba Latias miał. Kata może się każdy nauczyć, Joel ten ma kata. Bardzo chciałem wesprzeć więcej projektów, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak okropne są te projekty. I wcale to może nie wypało w... która to gra tak była? Star Citizen czy... Chyba Star Citizen jest na wiecznym Kickstarterze. Czy mylę jak zwykle tytuły. Bo z jakiegoś przekrętego powodu zawsze mi się myli Star Citizen z tym. Z... jak się nazywa? Z Elite Dangerous. Mighty to jest dla mnie jedna z tych gier, których bardzo nie lubię. Czyli tutaj mgła była, prawda? Jeżeli tu będzie mgła, to ja natychmiast wejdę w Sea of Stars. Ja się bardzo cieszę, że Sea of Stars ograłem w Game Passie. Bo gdybym miał tego ogrywać normalnie, to by mnie szlak trafił. Wait a minute. Coś mi tu nie pasuje. A, chyba wiem, co mi nie pasuje. Dobrze, bo dostałem SMS-a z obciążeniem za SMTA. Wcześniej dostawałem też za podobną kwotę i się zastanawiałem, o co chodzi, a to leki. Zapomniałem, że leki mnie wyniosły ponad 200. I takie, wait a minute. Coś mi tu nie pasowało, a też dziękuję bankowi, że wysłała mi takie powiadomienia. My number, my body, send. Jeżeli się to potraktuje jako po prostu platformówkę bez żadnego... Inaczej, jeżeli gra się w to bez kontekstu, to mogło być ok. Jeżeli gra się w to z kontekstem, że to jest jakaś gra od twórców Mega Mana, wzorowana na Megamanie, duchowy spadkobierca Megamana, to nagle oczekiwania są trzy piętra wyżej.
Przez co też gra zawodzi coraz mocniej. Tak, tu jest mgła. Idę stąd. Nie lubię przez połowę czasu nie trafiać, bo jest mgła. Insect Blight. Ja pamiętam, że nie lubiłem Mighty'ego, ale też mam wrażenie, że to dlatego, że... To trochę tak jak Sebik mówił o tym, o X7, że jeżeli się nie patrzy na tą grę z perspektywy, że to jest Mega Man X, to nie jest aż tak źle, ale jeżeli się patrzy na to z perspektywy, że to jest Mega Man X, to ta gra jest absolutnie paskudna. Nie pamiętam żadnego seku z Mighty'ego. Ja powiem szczerze, w tej chwili praktycznie nie pamiętam Mighty'ego i nie czuję się z tym jakoś specjalnie źle, bo mam wrażenie, że te wspomnienia nie byłyby najlepsze. Kojarzę tylko, że ta gra mi się nie podobała jakoś. Że ona mocno mi się nie podobała. Ja z kosem. To nie jest tak, że jest to jakaś bardzo niespotkana opinia. Bo znam dużo ludzi, którzy mówią, że Chronicles był grą dobrą, ale kompletnie nie sprawdził się jako sequel do Chrono Triggera. Nie jest to opinia, skoro się chce jakoś specjalnie kłócić, bo rozumiem, dlaczego ludzie mogą tak uważać. I moje nie ja zamiar ludzi jakoś próbować jakoś bardzo wyprowadzać tego. Nawet jeżeli sam się z tym nie zgadzam. Aczkolwiek to też może kwestia, że ja niekoniecznie muszę widzieć takich wszyscy żyli długo i szczęśliwie potem. Więc to, co stało się z główną ekipą Triggera w Krosie, aż tak mnie nie razi jak większość ludzi, o, w ten sposób. Kupiłem GTA 8 złotych, więc nie mam dużych wymagań. Ja od jakiegoś czasu nie zacząłem patrzeć aż tak bardzo na to, że gra kosztowała mnie ileś, tylko że poświęciłem na grę na przykład ileś czasu. Iż to mógł być czas, który poświęcił na coś lepszego. Oczywiście, jeżeli gra będzie kosztowała, nie wiem, 400 zł, no to będę miał jakieś wyższe oczekiwania niż od gry za 10, tak, ale... Też nie dajmy się pomnieć w drugą stronę. W tych domkach coś było. Domkos nie ma sensu. Czy nie ma sensu? Jest bardzo poprowadzona fabuła. Sama fabuła moim zdaniem ma sens, ale jest źle poprowadzona. To jest chyba jak dla mnie lepsze określenie. Chcę zobaczyć Pokébola. Zresztą no, to trochę wynika z tego, co ty mówisz, tak? Że bardzo duży jest plot dump na koniec. Że przez większość gry jedna z głównych postaci jest tak naprawdę nieobecna, albo... Widziałem, że to było dość spory zarzut, że przez bardzo długi czas Kit jest praktycznie nieobecna. To jest convoluted. To tak prawda. Blasion Ruins. Co było w tych ruinach, bo już nie pamiętam. Plating. Zakończenie długo i szczęśliwie trochę moralistyczne, ale też sami oczekują takie zakończenia dla siebie. No ja właśnie od jakiegoś czasu mam takie, że nie oczekuję od Wiki tego. Czy ja tyle mam? Zupełnie innym miejscu. Tutaj mi sugerują, że Defog jest niby. Przy czym nie będę kłamał, Defog nie jest czymś, na czym bardzo zależy.
Tak dokładnie wyglądają bogate dziewczyny, jakbyście nie wiedzieli. Chciałem się co do innych rzeczy upewnić. A no one tutaj? Ale one dopiero po National Dexie, czy bo normalnie chyba nie ma anonów w tym, w Dexie Sino. W Dexie Sino były anony? A. Ja naprawdę bardzo kiepsko nie pamiętam tego. Znaczy możliwe, że się pojawia dopiero potem po National Dexie, o to mi chodzi. Wiesz, ja nie mówię, że one tutaj w ogóle nie występują, tak? Tylko po prostu nie kojarzę, żeby one były w samym Dexie Sinhowym. A że ja mam na domajza, to się nie dowiemy raczej. Kyubi. A dobra, jest całkiem spoko. Grałem w Platinumy jakieś 80 lat temu. I know, right? Ja też grałem bardzo dawno w Platinumy. Bittersweet endingi. Ja lubię zarówno takie, jak to określiłeś, się jest słodko-gorzkie, jak i takie kompletnie przygnębiające, szczerze mówiąc. Denerwują mnie chyba takie... Najbardziej mnie chyba denerwuje, kiedy... Nagle, magicznie, jakimś sposobem udało się wszystko naprawić i wszystko jest tacy. To jest chyba dla mnie najgorsze, co istnieje. Perła. A dziwne, ja gram w platynę, a nie w perłę. To nie trochę wpycham do wielkiego... Co? Trójkątna strategia? Co tam mówisz? No drogo, chcę, żeby się wiedzieli, że ja się zaraz gubię w tej lokacji i będę na to kurwił niemiłosiernie. No, defok. Kosmiczny mail, doskonale. Nie, przynajmniej endingu w swojej kolejnej 2.5. Mogło się zdarzyć. Cześć, co to jest napisane? Friends... All lives... Co to jest napisane? To... Ta... A, to jest ta. To jest ta, okej. Okay. Touch other lives to create something... A new and alive. Ja nie pamiętam, żeby ten ending z piątki był aż taki z Suikodena. Zresztą akurat nie. Suikoden to jest jeden z ostatnich gier, mi przychodzą do głowy, jak myślę o tym... o jakichś grach, które mają złe endingi. Na pewno przez... ten... Na pewno przez to, jak świeżo jestem z grą, to najbardziej mi do głowy Triangle Strategy pod tym względem przychodzi. Bo tam moim zdaniem Triangle Strategy to gra, w której idealnie by się sprawdziła wersja, że są po prostu trzy różne ścieżki i bez tej złotej ścieżki, która magicznie rozwiązuje wszystkie problemy. Dlatego też powiem szczerze, że nie kłóciło mnie do robienia tej złotej ścieżki. Czy to też nie dawaje się? Nie chcę sprawdzać jak. Znaczy, ja nawet powiem szczerze, nie lubię aż tak bardzo takiego motywu, że jest... Że w tego typu grach, że jest coś, co można nazwać tak, taką złotą ścieżką. Tak samo jak w Trzech Domach, które... Teoretycznie... Nie mają tu endingu. A w praktyce jelenie są takie... Endingowe.
Przepraszam Luna, że pominąłem to wcześniejszą wiadomość. Mnie chyba nie razi tyle bad ending dla ekipy Cigara, ile to jak spływa sobie pod chemią do Cigara, ona się pojawiała tak losowo, bez żadnego wyjaśnienia, uzasadnienia, losy dużo części i tych postaci co bardzo fake, nie wiem nic o Rayleigh w Sorgu. I mean... Powiedziałbym, że przez to, że Frog żył jakieś 100 lat temu, to... A nawet 400 lat temu, to ciężko, żeby jakoś bardzo o nim wspominano. Zwłaszcza, że jesteśmy na archipelagu poza wyspami. Znaczy poza kontynentem. Podejrzewam, że gdzieś na kontynencie moglibyśmy znaleźć jakiś nagrobek wielkiego rycerza Glenna czy coś. Ale nie wiem nic o Riley. Było bardzo mocno implikowane, że spotkamy jej matkę, więc o jest zawsze coś. Losowo pojawia się Janus w jednym dialogu i tyle. Z Janusem z tego co pamiętam był ten problem, że on był planowany jako Guile w tej grze, tylko podobnie jak z pewną inną rzeczą, o której dzisiaj mówiliśmy. O ty kurwa. Podobnie jak z pewną inną rzeczą, o której wcześniej mówiliśmy, nie starczyło na to czasu. Kanonii zginął 25 lat po cyk... 25 na pewno, nie... Biorąc pod uwagę, że akcja Crossa się dzieje w 20. Jeżeli dobrze pamiętam. Thunder? Jesus, Rajkot, ty chory pojebie. On się nie złapie. Ale jak chcę. Nie mam wyjaśnienia jak zginęli. Nie mam wyjaśnienia jak zginęli Xeno i Marl. Z tego co pamiętam to było przedstawione jeszcze w cutscenkach tych, które były na DS-ie albo na tym. Na PS1. Czy ja już źle pamiętam? Że ten motyw, że Guardia upada. Wydaje mi się, że to było przedstawione w tej kasence dodatkowej, która była po grze. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Oui. No bo Fall of Guardia, no to... No było, no. Niezaprzeczalnie. On się nie złapie. Grać w ADS-a 2, czy uwalić się na łóżko i wpierdać grosze? Co powiesz na to, żeby nie robić ani jednego, ani drugiego, tylko wejść na jebaną konfę? Cześć, Sevik. Nie mogę. Pierdoli, że nie możesz. Zastanawiam się, czemu ten Raiko ma mat bombę i nie używa jej, pomimo że ona działa. Nie będę kwestionował, bo... Well, works for me. Man. Gdybym był na GDQ, to nazwałbym go Dio. Ale nie jestem na GDQ. Dzięki Bogu, że nie speedrunuję. No dobra. Skoro już kolega, który przyszedł na chwilę, powiedział, że ma być Dio, to będzie Dio.
Czy Adamant to nie jest idealnie najgorsza natura dla Raiko, jaka istnieje? Czy ja właśnie chcę iść się robić? Nie no, żeby nie skłamać, Adamant to jest chyba najgorsza natura, right? Bo to jest minus, minus special attack plus attack. Czy... mi się już jebie? O. Adamant, no dobrze kojarzyłem, zajebiście. Cześć, Tate, witam. Czy to było to? Nie, to nie było to. Nie mam tutaj chyba cześć, Tate. To na innej grze musiało być. God damn it, nie chcę mi się tego dodawać. Cześć, Oxide. Boże, jak mogę dodawać tak okropnego Raiko? Tate Umfi? O nie. Czy tutaj też będziemy robić skibidimowe? O, kuki. Kuki. Cześć, Placko, witam. Hades 2 nigdy nie wyglądał tak już. A, ty to lubisz ogólnie Hadesa 2, więc ty się nie liczysz. A ja z kolei nie byłem w stanie się przekonać do Hadesa, więc... well. Próbowałem dać tej grze szansę, ale nie leży mi po prostu. Ja mam absolutnie dość Hadesa na kolejny. Evasiveness Sharp Heroes? No dobrze, to nie będę używał Thundera, I guess. Nie tak na dwójkę. No i to możesz w takim razie chyba poczekać, aż wejdzie z Early Accessu i wtedy dopiero zagrać. To miałoby nawet miarę dużo sensu. Jak mi się spać, to brzmi jak moment, w którym odpalasz sobie kabusie. Aż ja zauważyłem u siebie, że po kawie mam tak, że przez jakąś godzinę jestem rozbudzony, a potem będę kompletnie zasypiał. Nie jestem przekonany, czy... a ja nie, nie miałem tego daleko, prawda? Shadow Tag! God damn it. Boję się go trochę. Stary dobry Uber Wubufet. Nie ma sprawy, Fate, polecam cię na przyszłość. Całe perkony ciała na kawie. Słuchaj, to życie, ale całe perkony na kawie nie oznacza, że nie możesz lecieć w domu na kawie? Defensors, special defensors, doskonale. Ja na szczęście mam co napierdalać przez najbliższy Rock and Stone to the bone. Dlaczego ja namawiam ludzi do złego? Ja się zawsze śmieję, że ja nie jestem od tego, żeby mówić się ludziom dobre rzeczy. Niezależnie od sytuacji. Czy on tak na serio? Nie zgadnę, jeszcze mnie skonfuzuje. No dobrze. Chwila. What? Wait, what? What? Od czego numer? Czy to był, nie wiem, Wubufet z Lifeorbem? Czy kichuj? Bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy.
Nie miał żadnego statusu na sobie. Offlane czy doskonale. O Jezu, przypominają mi się magiczne historie z Togekisem. Z Slashem. Horny atak. A dzisiaj nawet nie czwartek. Dobra, już chyba nie muszę się leczyć. Mogę odstawić tabletki. Halo, gdzieś czat podział? Beautiful. Znajdź po taką D4 ruchy, tylko ile mi na tego shit. Kurwa. Znajdź Pokemona z tą grupą i nazwać go Shin, żeby nie mógł się krzywdzić. Shin generalnie ma tendencję do krzywdzenia samego siebie muzyką. To chyba najbardziej defensywny duet, na jaki wpadłem od dłuższego czasu, nie będę kłamał. Dio, nie rób mi tego. Dio! Czemu taki jesteś? W ogóle nie chcę pytać, gdzie ten Umbreon ma swój róg. Naprawdę nie chcę. Dla swojego własnego dobra. Masochista 1. To nic nowego. O, zdecydowanie jest to, co chciałem zobaczyć na Raiko. Na tej Pokemona śpiocha takim wybuchem skiem. Czemu śpiocha? Czy to jakieś śmieszne nawiązanie do wyrzucania krzesłem? Dio tego nie przeżyje. Nie, ta HPK zdecydowanie tego nie przeżyje. Powiem więcej, jestem miała, że powiem, że ta Indolina ma jakiś magiczny ziemny atak. Jak spanie ma się dorzucają czasem? Widać, że nie wystarczająco dużo było na Watkonach. O, zaczyna się. Kocham ataki, które nie mają spod takiej racji. Moje ulubione. Shinji. O, nie będę używać legendarek. Raiko to wyjątek. Każda. Na. O, taki kremel jest to. Widać, kto nie oglądał naszego Watkonu 8 lat temu. Mam nadzieję, że wiesz, jaka była moja pierwsza reakcja, jak przeczytałem tę wiadomość. Cześć, Samurajo. Moja pierwsza reakcja była dosłownie, jakie kurwa 8 lat temu! What do you mean 8 lat temu? Ja się nie mogę doczekać, kiedy zaczną się sytuacje pokroju. Ej, przyszli widzowie, którzy mają mniej lat niż mój kanał na YouTubie. Jestem w końcu dźwiękiem, witamy z powrotem w świecie żywych serii. Ej, mu mleczko. Infuriate easy guest. Ale bo z nimi można było walczyć. Outrage. Jest dużo tego typu ataków, teraz jak o tym myślę. Outrage, Trash, Petal Dance. Chyba spotkaliśmy się w 17. Nie pamiętam, powiem szczerze. Mam kiepską pamięć, więc to nie jest tak, że nie pamiętam ważnych rzeczy, tylko ogólnie nie pamiętam. Czy możesz też mnie okazać, głupi pingwinie? Proszę? O Boże. Nie, ja bez mnie, Pokemona. Zawsze uważałem się do tego nowego wideo, oj tak, tak.
Ja też kiedyś byłem nowym widzem Sevarionu, a nie, czekaj. Ja nigdy nie byłem widzem Sevarionu. Nie byłem widzem Sevarionu. Nie oglądałem was, zanim dołączyłem. W tym roku Sevarion kończył 15 lat. Już niebawem Sevarion będzie pełnoletni i będzie mógł wypić za swoje zdrowie. A nie, czekaj. Szkoda, że zdech. To brzmi bardziej jak... dobrze, że zdech. Będzie mógł wypić Harnasia. Nic mi kurwa nie mów. Nie no, ja po prostu jestem przerażony po tym, jak na weekend byłem z rodzicami w knajpie i zobaczyłem, jakie tam są ceny napojów. Zastanawiam się, czy naprawdę jest aż tak konieczne, żeby aż tak podbijać ceny. Nie powiem, że dobrze. Ja trochę tak mam na zasadzie, że oglądam stare filmiki i takie, co ja wtedy robiłem. What even was that? Nie, czas się do tego nie przyznałeś przez najbliższe 30 lat. Czy sejdaki wciąż mi zagracają drogę doskonale? Co? Miasto Celest? Jak ogląda nasze pierwsze wyścigi? Oj, tak, tak. Jeszcze to, jak one pięknie zostały przeskalowane do absolutnie chujowych proporcji. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Miasto Celest? To, Semik, musisz się z nami pożegnać, tak? To chciałeś powiedzieć? A, jestem okropny. Jestem absolutnie okropny. Mógłbym być na swoje zachowanie przed tych 6 lat. No ja generalnie uważam, że cokolwiek to działo się tak wcześniej niż 5 lat temu w moim wykonaniu było kompletną żenadą. I od tak czasu mam wrażenie, że jest ze mną trochę lepiej. Ja się wstydzę się. No ja mówię. U mnie ten okres, kiedy się ogarnąłem, to chyba ten. To chyba w momencie, kiedy zacząłem swoją obecną pracę. Czyli no 20 mniej więcej. A wcześniej było ze mną paskudnie. Pod wieloma względami. Jak za 5 lat spojrzę na się z teraz. Ja chyba nie będę tak miał. Wydaje mi się przynajmniej, że nie będę tak miał. Ja wiem, że wtedy byłem okropny pod wieloma względami. Teraz mam jakieś swoje problemy. Nie będę skłamałby ten, który powiedział, że nie ma problemów żadnych. Ale generalnie ten. Nie wydaje mi się, żebym miał jakieś na tyle duże problemy, żebym się miał ich wstydzić się za parę lat. Jakby są rzeczy, z którymi się pogodziłem, że jakieś tam będą na pewno. I że tutaj za bardzo wiele się nie zmieni. Hug, body slam. To... dość ciekawe połączenie. O kurwa, krystal. Prawdziwy Pokémon Krystal do mnie przyszedł. Jakby coś, to ja tak sobie zerkam w tle, bo mecz mam włączony. Więc nie przejmuję się, jeżeli czasami tak się obracam. Co my robię?
Zastanawiam się, czy to bardziej seismic toss, czy submission. Ani słowa więcej, nie wiem o czym mówić. Mogę, czy ja miałem używał nicnych ataków podczas deszczu? Nie mam żadnego pojęcia. Pan mimo... Naaa, nie ma o czym gadać. Chyba są głupie pomysły. I to, żeby nie było, to jest jeden z tych głupich pomysłów, gdzie Sevik nie przyklaśnie i nie powie, że to był naprawdę dobry, zajebisty pomysł. To wyjątkowo nie jest jeden z tych pomysłów. Więc widzicie, nawet mi się zdarzają pomysły, o których Sevik powie, że są chujowe. Mogłeś zginąć. Shane. Wiesz, o co to się prosi, prawda? Shin, zdajesz sobie sprawę, o co to się prosi, takie stwierdzenie, prawda? No dobrze. Mogłeś zginąć. Okej, okay, a gdzie wady? A czarny humor najlepszy, najsilniejszy. Żeby nie było, nie mówię tego nigdy na poważnie. Więc proszę, nie przejmować się moje zdrowie psychiczne. Wyciągam strączek fasola. Nice. Czemu ci w groszurce nie napisali, że to fasola? Zastanawiałeś się, czy to już ta generacja, w której Dito ma tego? Abilitkę do zmienia się bez ruchu? Ale to jeszcze nie ta, bo on chyba w piątej dopiero dostał... Nawet nie pamiętam, jak się nazywał, Imposter? No w ogóle tak sobie uświadomiłem sobie jedną rzecz. Czy to nie jest tak, że ja się kompletnie solowałem z tym swoim abem? Przecież on nie będzie mógł ewoluować na monitorze. Jesteś tajnym widzem? No właśnie. No, dla mnie wszyscy jesteście drogimi widzami. Uwu. Mamy w robocie jedną team leaderkę, którą słychać jak tylko przychodzisz do pracy, bo pierwsze co to na całą firmę. Uuu! Dawno już nie miałem okazji tego zasłyszeć, bo dłuższy czas siedzę w domu, ale... Jest to na swój sposób urocze. Masz sobie pracę? Jeszcze nie. Miałem długo. Doskonale. Ja się zawsze orientuję po tym, że widzę, jaka jest różnica między wiadomościami na czacie a czatem właściwym.
Dlatego zauważyłem, że u Civica mam paskudne opóźnienie. Nie bi... Sea of Stars, okej. Jak sprawdzić, czy działa Sea of Stars? Ja mówię, że to nie jest temat u mnie zakazany. Nawet jeżeli jeszcze nie masz tej kwestii i coś innego do powiedzenia. Jeszcze nie chcę, żebyś wiedział, że za nadużywanie moda będę go zajmował, więc proszę, nie rób tego. Nalegam, nie rób tego. Ja tylko mówię, tak zawczasu, żeby nie było wątpliwości. O tak. To jest ten Pokémon, którego w tym momencie gdy potrzebuję. Czy ja spotkam kiedykolwiek jakiegoś fajnego wodnego Pokémona, który nie jest startem? Cześć, Aki. Merkrą. Dowerek? Czemu dowerek? Co ja hejcę? Bo nie rozumiem chyba. Czy ja byłem w pytopnej też? Nie, nie, nie. Nie, czekaj. O Boże. O, nie ma dużo tych Pokémonów. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Mercury Kusaba. Platinum ma dwa same kolejne dżemów. Ja też o tym zapomniałem, jak zaczynałem Sima. Ależ potężny krytyk, holy shit. Okej. To było interesujące. To była bardzo interesująca różnica w ilości zadanych obrażeń, nie będę kłamał. Merkur i Kusaba, Sway. Co to na cenie dodatkowo miałeś bitkę z Fantiną? No ja właśnie mówię, ja też kompletnie o tym zapomniałem, powiem szczerze. I miałem takie, czekaj, mam pierwszą oznakę, drugą, piątą, what the fuck do you mean? Czekaj, zróbmy to inaczej może. Weź Matchotem w Typlo. I ty Ice Shardem w Togetika. Powinno dać radę. No i miałem faktu. Ja jestem udupiony z tym świnubem. Boli mnie to. Ja chcę mamu sła... Jesus Christ. Mamo, ja się boję. Mamo, ja się boję. Czy ja to wygrywam w ogóle? Zwłaszcza ze sparaliżowanymi Pokemonami? No i mogę użyć Revival. Herba niby, ale to nie jest do końca to, na czym mi zależy. O, jest bardzo gorzkie, o. Najlepszego na przed argumentem zignorowanie go. Polecam, bardzo lubię.
Piklodowy epok czwartej geny. Weavile też jest całkiem spoko i ma... Mnie ogólnie bawi, jak bardzo musieli dodawać ewolucję Pokemonom z drugiej geny przez to, jak... ja pierdolę. Czym jest ten Typlosion? Pojebie mnie teraz. Najgorsze jest to, że przez to, jak wygląda obecnie czas jako tako, przez to, że połowa z tego, co tam jest, to odpowiedzi, to momentami już się zaczynam głupić, co jest napisane. Czy ten Bantogetic może umrzeć? Boję się, co będzie dalej, to be fair. Earthquake, oh, this is fine. This is fine. Glover przeżyje. Blaziken nie musi. God fucking bless. Aż ja kurwa jestem martwy. Ban bo im nie ominął. Hold up, muszę prześledzić całą tę rozmowę. A, okej. Okay. Okej, okay, już widzę. Już widzę, o co chodziło. Nie, to był po prostu mój głupi pomysł, nie przejmuj się. To jedyne, co mogę powiedzieć. Ja nawet nie żartuję. Błagam, zabij go. Kurwa. Kurwa. Mam dziwne wrażenie, że właśnie się wypierdolę. Okej, okay, nieważne, on nie używa Earthquake'a. Czy dzisiaj jest jakiś dzień jechania po samym sobie? Co tam jest? No dobrze, rozumiem. Wracam do najbliższego centrum Pokémon. Tak też może być. Przyjmuję to do wiadomości. No nieważne, no Hyper Fang używa. Może to i tak wystarczy, ewidentnie. Zostanę zmałowany. Przekupienie przed rozpalem. Ja nawet nie chcę powiedzieć. Wiem za to, że chcę dać temu gdańkowi, jak strzela. Dio łapek strzela. Co się właśnie stało? Dostałem ten mocny wpierdol od Typlosiona, a co? To nie potrzebuje ani grama kontekstu więcej. Bo dosłownie nic mi nie spuściło wpierdolu innego jak ten jeden jebany Typlosion. Czy na to jest na mojej drodze jest Zangus i Survivor, czy mi się wydaje? Nice. Bardzo nice. Wszystkim grzecznie odpowiedziałem, że not interested? Słusznie. Panuje się, kiedy mówi się o sytuacji, w której stanie się grzebie i kombinuje. Thank you.
na Sonic Film 3. Masz na myśli na Shadow the Film 3? Czy ja chcę jeszcze raz nie improwować się? A okej, okay, nie mam wyboru. Znaczy, wybór zawsze jest. Postawmy sobie sprawę jasno. To jest wybór, który mam jako taki. Najgorsze jest to, że jak mówicie o tym Sonic Film 3, też mnie trochę korci, żeby pojechać. Czy możesz, kurwa, tego nie robić? Popierdolaj mnie teraz, guys. Jeżeli teraz znowu będę sparaliżowany, to coś się stanie i nie będzie to nic dobrego. Nie byłem sparaliżowany. To nie było tym razem. O mój Boże, za czwartym razem trafiłem. Ja tak żałuję, że nie wziąłem na ten tydzień urlopu. Tak bardzo żałuję, że nie wziąłem na ten tydzień urlopu. Jezu, ale bym sobie... Nie, zdałem sobie sprawę gdzieś tak w piątek, że potrzebuję urlopu, a jednocześnie wiem, że... To nie jest tak, że dadzą mi taki urlop od tak po prostu. Blok. O nie, nie wyleczę się. O oh, no. To jakby się normalnie leczył. Ja muszę w Karpaczu jeszcze jakieś 50 lat. Ja kiedyś lubiłem sobie iść po górach, powiem szczerze. Teraz mam wrażenie, że nogi by mi na to aż tak nie pozwoliły. A jednocześnie pojechać w góry tylko po to, żeby siedzieć gdzieś, to się celem mija, mam wrażenie. Zresztą dlatego teraz podobinę się boję gdziekolwiek jeździć tak naprawdę. Mówię, mógłbym posiedzieć, ale tak, żeby zwiedzać, to mógłbym mieć problem. Niepokoi mnie ten śmiechaki. Chwie, dość padało, what the fuck. Nie ten atak, o mój Boże. I want to fucking die. Blub, 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 blub. Tydzień samemu. Powiem szczerze, ja odkąd się tutaj wprowadziłem i odkąd mieszkam całkowicie sam, to zacząłem bardzo doceniać mieszkanie tak całkowicie samemu. Nie, kiedyś miałem wrażenie, że jednak fajnie jest mieć kogoś, żeby się odezwać, ale tak, to jakaś taka całkowita swoboda jest dla mnie dużo przyjemniejsza niż rzeczywiście to, że trzeba jednak z kimś tam jeszcze siedzieć w domu. W sensie oczywiście nie ani wszystko, żeby tam na samych czasach się z kim spotkać, żeby ktoś do mnie przyjechał i tak dalej, ale to bardziej jest w kategoriach, że mówię raz na jakiś czas, tak? A nie praktycznie codziennie. Nikt nie ma takich perspektyw na temat tej serii, tak ja. No ja... Pamiętam, że Madoka oglądałem, lubiłem ją, ale nie na tyle, żeby jakoś bardzo się pasjonować wszystkim z nią związanym. Jest kabla. Madok Miyako Asfakasel, witamy w świecie Shaftu. Znaczy nie uważam, że Madoka była... zła czy cokolwiek, tak?
Po prostu nie uważam, że była też ósmym cudem świata, o, może w ten sposób. Zresztą rzadko czym uważam, tak naprawdę, nawet jeżeli coś jest powszechnie znane i lubiane, patrz chociażby w jeden z ostatnich rzeczy. Bo wiem, że Obsidian teraz jest takim anime, które ma przypiętą łapkę ósmego cudu świata dosłownie. Czy ja go zdążę stąd jebnąć? Nope. Earthquake. Najgorsze coś bez tego Earthquake'a tak naprawdę nie ma sensownej konty na Typhlosiona. Bo ma najlepsza konta to Blaze It Can. Gdybym miał złotówkę za każdym razem, kiedy zzywacie ze sobą na czasie przez jakieś różnice w zdaniach, to mógłbym już komuś zasponsorować kolejną PS5. To był ładny crosschop. Ale jak ważę, bo to sobie pomidę. Ja się nie odzywam, bo ja jestem mało warzywny. Więc moje zdanie jest bardzo negatywne. Jeżeli czy się anime, które oglądałem więcej, ja to bardzo mało by ich się w ogóle znalazło teraz, jak o tym myślę. To ja oglądałem kilka razy. To nadal nigdy nie obejrzałem więcej niż raz w całości. Pamiętam, że często oglądałem jakieś konkretne sceny z Kanada po kilkanaście razy, ale nie całego Kanada. Lucky Star na pewno obejrzałem więcej niż raz. Okej, ona chyba tylko pierwszy sezon obejrzałem dwa razy. Co tam jeszcze mogłem więcej razy oglądać? Nic mi do głowy nie przychodzi. Obejrzałem Full Metala 4 razy. Jeszcze raz obejrzałem Full Metala? Zero. A coś ciekawego sprzedajesz? Na. Coś ciekawego? Przegarnę. Toxic Orb jest śmieszną rzeczą. Generalnie. Czy mi się wydaje, czy to są tańsze pulkile? Nigdy nie spotkałem kogoś, kto by nie robił pomidora. Cześć, to ja nie lubię pomidorów. Ja lubię bardzo dużo rzeczy, które są pomidorowe, ale nie pomidora. Ingrid, Sliptock, Fisher, Antras, Pawn, Merang, Rockno, haha, nice meme. Ja nie wnikam, co wy tam planujecie sobie rewatchować z kim, jak i gdzie. Róbcie to chcecie. Przecież wam nie zabronię. Ktoś jest galaretką? Aby sobie zabił galaretkę w sumie. Teraz jak o tym myślę. Laleszki. Była laleszka dla Shina z tego co widziałem. Czym są DM-y? DM-y chyba, jako direct messages. Czy na minus jeden coś było, czy...
Ja nie wiem, powiem szczerze, mam wrażenie, że chyba jestem za mało stanika, żeby chciało mi się tego filmy mimo wszystko oglądać. Mógłbym dla towarzystwa, jak z wieloma rzeczami, ale niekoniecznie tak, żeby samemu jakoś bardzo chętnie się zabierać. Głupie pytanie. To nie może być takie głupie, prawda? To nie może być takie głupie, prawda? Rozumiem. Można je obejrzeć bez ogarniania uniwersum? No, tak, no. Zresztą. Sorry, fabuła! Znaczy co? Nie, nic. Nie przejmuj się, no. Ja nic nie wiem. Nie, musieliście się przesłyszeć. Grzechy fandomu Sonika? Czy ktoś powiedział Sonic ławeczka? Czy dostanę gdzieś coś na przechowywanie? Budynku obok, no dobrze. Ja ogólnie mam wrażenie, że od dłuższego czasu nie oglądam kompletnie filmów, jak tak teraz o tym pomyślę. Kiedy ostatni raz oglądałem jakiś film, nie licząc tego, że teraz jak byłem w Olsztynie, to Statue Dune oglądaliśmy. I chyba dosłownie byłem na Weebowskim filmie. I to jedyne co. Idena była mega Kiul? Dowiedziałem się, że jest tak kink jak nadmuchanie. Oh my. Kojarzę, że czasami widywałem jakieś bejty typu... Ej, słyszałeś, że to jest bardzo fajne? A wiesz, co jest jeszcze lepsze? Wpisz sobie w Google, coś tam, inflacja. I nie był to Sonic, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętaj, ja chyba odrobinę za dużo w swoim życiu byłem na Focianie, żeby nie znać dużej liczby jakichś innych fetyszy. Pamiętaj, jeżeli ludzie mają fetysz na typofobię, to już nikt mnie nie dziwi. Znaczy na... Kurwa, fetysz na typofobię. I guess. Powiem szczerze, że mnie jakoś fenomen ławeczki trochę ominął. Wiem co ona... symbolizuje, ale jednocześnie nie tygoduje mnie takich wielu ludzi. Inflacja każdego na brzuchy. No, mój brzuch zawsze. Zwłaszcza jeżeli daje mi się taka pogoda jak teraz, że dzisiaj sobie dosłownie wyszedłem dzisiaj na dwór, tak patrzę. Jest tak ciemno, jakby była jakaś 20. No dobrze, rozumiem. Przeszedłem jakieś 200 metrów, zaczęło coś tam krapić. No dobrze, rozumiem, nie idę dzisiaj nigdzie dalej. Discharge. Discharge chyba jest lepszy niż Charge Beam. Ale to niedobrze magnetizer mogę wyrzucić. Minum. Chciałbym jakiegoś ciemnego Pokemona. Gdyby tylko istniał jakiś Pokemon, który jest jednocześnie wodny i ziemny, co nie? Gdyby tylko istniał Pokémon, który jest wodny i ziemny. Au. Proszę nie bij. Nieważne. Właśnie poliłem błąd. O, nie dostanę do statyka. Aż dziwne. No właśnie, nawiązywałem do Swamperta głównie.
Czego gra ode mnie tu oczekuje? Chyba nie tego, że ja to przesunę, right? No i mogę, ale nie widzę sensu w tym. Nie wiem, czy to miało sens, ale to zrobiłem. Luna byłaś kiedyś... Chujowe ławeczki? Aaa, kocham Morenę. Morena to osiedle w Gdańsku, jeżeli nie liczymy tego wspaniałego mema. Czekajcie. Wy tam mówicie o jakichś tych... O jakich... A propos, ktoś dzisiaj u nas dostał zjebkę w robocie za to, że wrzucali chujowe mleko z Tesco? Z tego co pamiętam? W sensie mleko miało jakieś takie opakowanie, które wyglądało trochę jak Bepis. Czekajcie, niech ja to znajdę. Gdzie ja mam ławkę chuj? Nie najnowsze, tylko wszystkie proszę. Ławka chuj, ławka chuj, gdzie jest ławka chuj? Ławka chuj, ławka chuj, gdzie jest ławka chuj? Ona była gdzieś na początku roku robiona chyba. Czy jeszcze w zeszłym roku? Jeszcze w zeszłym, Jezu. Znaczy nie, to było zdjęcie z Tesco zagranicznego. Nie, chyba brytyjskiego, jeżeli dobrze pamiętam. A nie ta poczta. Czy ja coś wysłałem? Ja chcę sobie zdjęcie wysłać z telefonu, guys! Please! Pozwólcie mi wysłać zdjęcie do samego siebie. Nie wymagam wiele. Żeby nie było, domyślam się, że istnieje jakiś duży sposób zgrywania sobie zdjęć z telefonu, ale niestety jestem boomerem i robię to w ten sposób. Nie przejmujcie się mną. Oho, beautiful. Doksuję się przy okazji, tak żebyście jeszcze bardziej wiedzieli, gdzie mieszkam. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Oto i ona. Czekajcie, bo zły przycisk. Najwspanialsza na świecie ławka chuj. Wygląda chociaż całkiem. Mi się w miarę wygodnie na niej siedzi. Nie, że akurat mam taką potrzebę. Znaczy ja się domyślam, że chodzi o najlepszą ławeczkę z Tyresem. Bo o jaką inną ławeczkę może chodzić w kontekście? Nie wiem, czy masz szatów na całego Gmail, dlaczego nie? Pewnie nie. Ta sesja to jakiś komiks czy coś innego? Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Czy o to ma Levitate? Bo nigdy nie pamiętam. Chyba ma. Ma czy nie ma? Chuj. Po prostu go sflamuluję. Nigdy nie wchodziłem na B. Ja kiedy kłamię? Ja tak dawno nie byłem na berze, już połowy rzeczy z Yulafilos pozapominałem.
Himbi, co tylko dobrze o tobie świadczy. To gorsze, pewnie mógłbym się z tym zgodzić. Cześć, się robiło tak, że tu się to pchało i potem w drugą stronę, chyba żeby miało więcej rozpędu, right? A nie, trzeba było. Czym jest B? Tak zwany random na falcie, nie? A random to jest anything goes. Przy czym wciąż uważam, że nie był to najbardziej dziwny dział na falcianie. Dużo gorzej było chociażby na D. D to była kraina fetyszy wszelkiej maści. Huge Bolygion, excuse me. Tak, zechce mi wyjaśnić. Cały czas się bólą wszyscy. Ja nikogo nie buluję. No tak. I mean, powiem tak, jeżeli wchodzisz na falciana, to wiesz czego się spodziewać. Chociaż niby to Bold Crystal Safe for Work i tam teoretycznie jest znośnie pod tym względem. Spotka się Sowa teoretycznie. Pop. A że miebną. Bup. Chyba mi to nie wyszło. Pa. Czyli co, do góry? Natalko, zmieniłam się. Zmieniłaś się? No nieźle. Wiem, że to cytat, zdaję sobie sprawę, ale i tak nie mieszkam się przyczepić w każdej możliwej okazji. Bup. Nice. Jak chcesz. Coś tam wstaw awatary? Discorda? Czy ja stąd mogę te opony zniszczyć? Nie. Aż tak dobrze to nie ma. Stąd powinien móc to zniszczyć. Okej, chyba muszę jego popić i od góry to w dół. Tego nie zabijesz to intencjonalnie, oczywiście, że zabiłem D. Znaczy, zależy od definicji intencjonalności. Inaczej. Zależy od tego, jaką uważasz, że miałem intencję. O, może w ten sposób. Dzielnie leveluje, żeby dopisać się do mojego, to tak, to tutaj mogę powiedzieć, że była to moja intencja. Bup. Shane chyba po prostu poszedł z tym gorzkiem się ogarniać. Czy ja ją dam radę pobić? Czy chce mi się wracać do tego? Do... No ja spróbuję tak chyba. YOLO! Przecież to nie może się nie udać, prawda? Prawda! Teraz inne kłamstwa. Cześć, Mailin. A raczej Tia.
A szkoda, że Meliparze jest jaśniejszy niż tutaj. Jeszcze nie tak, że... Tak właśnie wygląda definicja, ja kiedy kłamie. O mój Boże. Nie podoba mi się, że nie trafiam, bo nie mam pipi. Magnezone, a to bardzo dobrze się składa. Bo Magnezone'a można Flame Wheel'a traktować. Shinji jest grzeczny, ja kiedy kłamie. Last... Żegnaj w Lazikenie? Trochę nie żegnaj, ale nie było jakoś specjalnie daleko. Gdyby tak wejść na BZB. I... Co złego może się spotkać na B, Marcinie? Come on. Mary... Słynam sobie poradzi w sumie. Nabać się pan tutaj parkę. O mój Boże. Kiedy ostatnio grałem w jakiekolwiek strzelanki? Aj, bo on nie ma tych. Zapomniałem, że Swine-up nie ma w ogóle ziemnych ataków. Fuck. Czasami mnie kończy, żeby sobie w jakąś strzelankę pograć. O, zainstaluję Valoranta, guys! Czy on ma berek, gdy staje, że przeżyje? Czuję się zmanowany. Odrobinę. Grawel chyba... Brakuje mi wodnego Pokemona. Wiem, że na tym gymie to akurat niewielka różnica. Zawsze i wszędzie będę polecał Bioshock 1 i 2. Znaczy myślałem bardziej o jakimś takim... jakiejś szansy sieciowej, właśnie jak, nie wiem... Te wszystkie Apex, Valoranty, CS, coś w tę stronę. Icy Wind. No to może CSik. Właśnie trochę pod tym kątem myślałem, szczerze mówiąc. Global tego nie przeżyje i umrze od kolejnego Icy Winda. And I want to fucking die. To zaraz na konfie pijackiej będzie to, co może CS-ik. Kaktusem. Kaktusa kakao to prawie samo, prawda? Prawda? To te 13 latach na pewno nie były stoiska z Hirosami 3. To dosyć 3 to fajnego. Aczkolwiek powiem bez bicia, że do tej pory mam wrażenie, że mam problem z niektórymi kampaniami. Zwłaszcza z tego co pamiętam, te Armageddon Blade miało paskudne niektóre kampanie. Kolejcie mi kogoś razu przedsumować jakoś kiedyś kampanię z Heroes of Trójki. Ale z drugiej strony wiem, że narażałbym się na duże ilości... O my gej, jak ty grasz, przestań, nie umiesz grać. Bo ja wiem, że nie gram jakoś super efektywnie i tak dalej. A z tego co kojarzę, akurat Heroes miał na tyle dużo fanów, że nie zdziwiłbym się, że by teraz ludzie się pojawili. Omygy, czemu zaszywałeś kapitol, lepiej mieć jednostki na początku. Omygy, czemu nie masz pięciu bohaterów, które im majkrujesz? Platinum już gambling był nielegalny? Nie pamiętam. Him Before w amerykańskiej wersji nie był nielegalny. Game Corner był, to na pewno, tylko nie mogłem dostać konkretnie z jakiegoś tego powodu. Nie wiem, pisał tylko jedna rzecz, gdyś grał w Heroesy.
cytując wcześniej, tylko Age of Wonders 2, wykrzyknik, 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 wykrzyknik. Chujowe podróbki. O, Age of Wonders to chujowa podróbka Disciples. Disciples to też była ciekawa seria. Aczkolwiek grałem w nią, jak miałem jakieś bardzo mało lat. Ostatni Gambling Edition. A weź... Czy wiesz jak bardzo... Jak tylko gra daje mi pokerową minigierkę, to siedzę na tej minigierce przez kolejne 5 lat? Ale ja to ogólnie jestem karciany człowiek. Atshin. Zobaczmy, czy Shin jest na czacie. Ej, Shin! Co sądzisz o zasadach tysiąca na kuniku? Chyba go nie ma. Bo już raczej by zdążył zareagować. Bardzo intensywnym sygerowaniem się. Jakby też bez bicia się przyznam, że przed pójściem na kurnik nigdy w życiu nie grałem na takich zasadach, jak są na kurników tysiąca. Więc było to dla mnie niemałe zdziwienie, ale jednocześnie jest to coś, do czego ja jestem w stanie przywyknąć, aż im bardzo intensywnie nie mógł i stwierdził, że on pierdoli takie genie. Rozchodziło się głównie o to, kto bierze musiki po zakończeniu rundy. Bo ja i Shin byliśmy przyzwyczajeni, że bierze osoba, która gra, a na kurniku jest tak, że bierze osoba, która weźmie ostatnią lewą. Też to nie jest trudno go. Ma na tyle, powiedzmy, odrobinę skomplikowane zasady, że pozwala mieć jakiś tam wkład inny niż czysto losowy. Ale jednocześnie nie jest na tyle trudne, żeby się go nie dało nauczyć. Zazwyczaj po jednej takiej pełnej rozgrywce da się już w miarę ogarnąć wszystko, moim zdaniem. No nie, tam był Pokémon. Nie, come on. Panie Luker. O, czy ja strzelam fly? Gimme fly. O mój Boże. To HMZ2 fly. Czy ja tu przejdę? Nope. God damn it. Dużo bardziej zrozumiemy odnośnie karcianek, jeżeli ktoś mi powie, że w 3.58 nie umie grać, albo nie umie nauczyć się zasad, bo to jest rzeczywiście gra już jakieś parę poziomów skomplikowania wyżej. Jednocześnie też bardzo lubię w nią grać, ale praktycznie tylko z rodziną mogę. O tak, ale chcę jako jedyny może latać doskonale. Mój własny HM niewolnik. Celestion Hard Home. Czy ja mogę lecieć do Celestii w tej chwili? Masz status karciania tysiąca kurnika na głosowym serwerze wprowadzonym przez Shindiego. Przyjdzie Shin i powie, że gram jak pizda. I tyle będzie z mojej zabawy. Jak inne słowo na pek, to niekoniecznie powinno być wymawiane przy dzieciach. No, doskonale. Czyli...
Okej. Czekaj. No dobrze. O, a propos, o wilku mowa. Czy mogę zacząć trafiać z tym kraszczopem? Warsztat jest nie, Shin na pewno nie przyjdzie, bo są na kulniku, a Shin nie tyka kulnika. Shin co najwyżej będzie im mówił, że gram jak pizda. O, Onix, nice. To zacznę wyglądać jak ten mem z Reddita, gdzie ludzie mówią wszystko jak leci, tylko nie to, co powinno być. Że nie mylisz się, to jest ich, brzmi podobnie, ale to nie do końca to. Nie mylisz się, to jest coś innego, to brzmi podobnie, ale też nie to. No tak, wiedziałem, że pożałuję tego. Pożałuję wrzucenia jako czapa. Blaze Itkenowi. Zasaj właśnie sprawę, że Blaze Itken pasuje idealnie na 10 liter, które były początkowo w Pokemonach. Tam ja tego nie zabiłem. A Psyduck wciąż się nie odeszła? Rozumiem. Tak, gdzie ja teraz miałem iść? Nie ma, na razie kupię sobie mu mleczko. Bożej kat. Na Psyduckach? Chcesz pociąg kar... Excuse me? Excuse me? To jest Saint, abym potrzebował, więc też nie. To jest Solacian, to jest Hatom. Gdzie miałem iść? Bo oczywiście skipowanie dialogów jest we mnie zbyt potężne. O, nie gra dawno w Platinum, więc będę musiał uważać na to, co robię. Również ja. I swear to fucking God, robię to za każdym jebanym razem. A potem narzekam. Czemu ja taki jestem? Wytłumaczcie mi. Bo tutaj nie przejdę, bo był głaz na Mount Coronet. Czytałeś może w sytuacji z Sasakoem z kim? Bo chyba nie kojarzę osoby. A! Okej. Okay. Zanimę. To już wiem, o czym mówisz. Coś czytałem, ale to jest... Powiedziałbym, że to jest trochę standardowa sytuacja przy produkcji japońskiego anime, że ludzie pracują po 15 godzin dziennie, nikt nie ma chęci do życia ani do niczego i przez to produkcja się opóźnia. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Nie wiem, czy tam w końcu się nie wkurwili i nie powiedzieli, że oni to pierdolą i wychodzą. No i generalnie anime też jest opóźnione, przez co od jakichś 2-3 tygodni nie ma odcinków, co mi się bardzo nie podoba. A teraz do tej widowej potrzebuję niejednocześnie przypomnienia, gdzie mam iść normalnie w tej grze. Bo jestem kurwa głupi.
Miałem mangę z tego sklepie, też nie szybko zeszła. To jest to moim zdaniem do manga. Są to dobre lesby, potwierdzam. Od tego samego autora czytałem ostatnio na walkę z innymi dobrymi lesbami, też były to dobre lesby. Dwa ostatnie mogą być sobie skończyć jako Dusty do Wesley, no doskonale. I mean, trzeba mieć na uwadze to, że w Japonii za miejsca do transmisji się płaci jako tako, więc jeżeli odcinki nie prowadzą na czas, to one przepadają efektywnie. Lali. Wzrostas byłby lepszy. Zresztą nie wiem, czy nie lepsze, czy wzrosty nie muszą być żeńskie. Oj, te odcinki od Divine. Oh god. Kocham Japonię. To jest dosłownie. Kocham Japonię, kocham Japonię, kocham Japonię, kocham Japonię, kocham Japonię. A gdzie mam być? Bo zobaczmy, gdzie ja jeszcze mogę potencjalnie być w sumie. Ty masz flare. Pozwalasz to na południe? Bo chyba tego nie sprawdzałem jeszcze. No właśnie, ja po cichu mam nadzieję, że to się zmieni, ale jednocześnie mam wrażenie, że w ostatnich czasach jest coraz więcej słuchów o tym, że będzie tego coraz więcej i że będzie jeszcze gorzej. Jednocześnie to nie jest tak, że mam na to jakiś duży wpływ tak naprawdę. Nie przypadam wywiadów. Bardzo im przykro. Żeby nie było, mówię tak tylko o grze, bo gdyby jeden miał jakiś powód, żeby przypadać wywiad, żeby nie miał z tym żadnego problemu, ale z drugiej strony raczej nie zapowiada się, że miał powód, żeby przeprowadzać wywiady? Albo żeby być osobą, z którą przeprowadza się wywiad, może tak precyzyjniej? On mnie spada i żuje i go teraz nie trafi przez kolejne 15 lat. No nieważne. No właśnie z tego co pamiętam, nie przepadałem za początku, za tym jak ten pierwszy arc się układał, że taka trochę wymuszana drama dla mnie była, ale ten... Ale potem było mimo lepiej. Przypomniałem się jakieś ty zrobił wywiad sobie z Michałem, powiem szczerze, że już nie pamiętam. No. Z jakichś takich wydawniczych rzeczy za to ten... Nie pamiętam, czy się chwalinie, że moja siostra ostatnio była w nowej fantastyce. Że ma swój artykuł. Zresztą o chińskich bajkach. Dla sieciów to może pokryć znaczącą część mangi. Na pewno trochę łód, no przy czym nie oszukujmy się. To anime i tak widać, jak bardzo mocno jest po kosztach robione, jeżeli chodzi o jakość animacji. Co to było? Jaskinia Maniaka Ruin. Mówcie mi jeszcze. Co tu występuje, jeżeli cokolwiek? A, right, przyszedłem na tego osa. Tak. Czyli Belduma nie potrzebuje doskonale. Też nie oszukujmy się, w większości wypadków tak naprawdę seria anime powstała przynajmniej częściowo jako reklama materiału źródłowego. I dlatego w pewnym momencie to jest dosłownie... Zatrzymamy w ciekawym momencie i... Idź kup materiał źródłowy. Kup nowe.
Kup tę mangę. Wiem, że chcesz. Ale i tak smasza też nie mam. No dobrze. Czy Jolteon doskonale bądź dalej moim niewolnikiem od HM-ów? Oby tak dalej. Yes, nauczy każdego HM-a w tej grze. Naucz się każdej ukrytej maszyny, jaka występuje w tym wspaniałym tytule. Ukryta maszyna brzmi tak dziwnie, Jesus Christ. Ale jednocześnie jest to dosłowne tłumaczenie. Chyba najlepiej wyszło. To by sobie przypomnieć coś? Znaczy na ten. Pamiętaj, na tyle na ile czytałem mangę. Zresztą. Chyba na tyle na ile czytałem mangę. Wiem, że to jest napisane jedno wielkie, żeby nie było. Co ich pewnie następne zmiany. Trzymaj się, Maciej, jeden banat. Na tyle na ile czytałem mangę, to manga jest. Wcześniej niż anime się skończyło. Bo mówię na tyle, na ile jest na bieżąco z mango, to wciąż są rzeczy, które jeszcze kojarzę z anime. I nie będę kłamał, że momentami dość mocno skipuję takie rzeczy, ale jednocześnie manga ma na tyle dobre, także ciężko mi się to skipuje. To tam ma fajnie. Czemu jest taka różnica poziomów? Wiele jest, nie? Jumbo na 3 jest i któryś. A, to jest o Pokémon na 23 etapem. Jaki jest ten w Pokémonach, który umie gotować? Nie wiem, ale z pewnością zaraz się dowiem. Smash. Lemmy Smash. Dobra. Czy był jakiś Pokémon, który jest skojarzony z gotowaniem w sumie? Bo mi nie przychodzi nic specjalnie do głowy. Coś chyba było, ale jednocześnie nie mogę sobie tak z głowy przypomnieć. Teraz jak próbuję. Dragina, którego nie mam, Kretchopów już, doskonale. W pewnym momencie chyba zacznę przeglądać, jakie mam TM-y. Czy może coś ciekawego w nich znajdę? Bo taki powder no jest. A jeśli nie zabierzesz się za to inny styl, drugi stan jest kompletnie wykoczony. Powiem tak. Tak nieironicznie, to mam wrażenie, że obecne studio zrobiło trochę antyreklamę. Tym jak jakościowo to wyszło. W sensie, to nie jest tak, że ludzie niechętnie spojrzą na nowelkę, czy też mangę, bo to wciąż wygląda, znaczy wygląda, pobladnie wygląda całkiem dobrze moim zdaniem i tego akurat nie chwili w żaden sposób. Ale pod względem produkcji to jest katastrofa. Oczywiście nie jest jeszcze to na poziomie jakichś paskudnych CGI-ów, które widywałem. Nie wiem, CGI są chyba najgorsze, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają dla mnie. Czemu mnie uśpił Jezu Chryste? Odpowiedź, bo to jego abilitka mnie nie satysfakcjonuje, z góry mówię. A, powinienem go wajle przejść chyba na pierwszy stop. Ja bym chciał, jeżeli chodzi o adaptację, żeby więcej tytułów miało takich Mushoku Tensei. Że tam Jablo Sane Carnation, jak to woli.
Można dyskutować się godzinami na temat kontrowersyjności tej serii. Nie jestem pewien, czy chcemy dyskutować się godzinami na temat kontrowersyjności tej serii. Ale jeżeli chodzi o samą produkcję, to bardzo szanuję, że studio... Jest tak, że dosłownie powstało studio w celu zaadaptowania całej nowelki. Czemu ja nie użyłem Firepuncha? Nie mam zielonego pojęcia. Nie dałem też nie zły. No nie wiem, gra to jeszcze jest ten. Gra to jeszcze jest, tylko gra, nie gra z gram. Ale. Ona chyba mówiła, że jest uczulona. I że to wapno chyba jest bardziej przeciwalergiczne. Czy ja przeżyję jeszcze jednego Silver... Nie przeżyję jeszcze jednego Silverwinda, kurwa synu. Przeżyłbym, gdyby nie wszedł buff. Blaze it go. Całkiem piekiełko, ej. Oh, Jesus! To był dopiero flagen. Uno momento, bo on na szczęście mi nic nie zadaje. A nie będę kłamał, to nie jest, czego się spodziewałem. No i teraz jak o tym myślę. Tak jak mówiłem o Hadesie wcześniej, że mi nie poszedł, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest taki typ, jak dobrze pasuje na takie pogadankowe streamy. Że nie trzeba się aż tak bardzo skupiać, że rany się trochę same... Jezu Chryste! To mnie kurwa zesłagerował, kolega? Wipipi? Ten redaktorski koszykur teraz wpadnie. Powiem szczerze, że ja nie siedzę aż tak bardzo... Pojebie mnie, jeżeli teraz... Och, żyjemy. Gra mnie troluje. Ja powiem szczerze, nie siedzę aż tak bardzo w tych aktorskich serialach. Wiem, że część serii ma jako taką te aktorskie, ale aż tak mnie nie interesują. Bocci chyba miał jakąś aktorską serię. To nie pamiętam, czy to był film aktorski, czy serial. Bo kojarzę, że aktorka, którą dobrali, idealnie pasowała do roli. Że pokazywali ją obok voice aktorki z anime i... To było tak, że jedna była taka... W miarę ogarnięta, uśmiechnięta, a druga taka. Kompletnie stłumiona, idealnie pasująca do roli. Esper. No ja też to widziałem z innych źródeł, więc niekoniecznie od ciebie. Zresztą miałem swego czasu parę kanałów z staju zasubskrybowanych i czasami mi wyskakują właśnie rzeczy. Oboczy kojarzące się z Boczy, etc. Jezu, ten shitcode mnie zapierdoli zaraz. Czemu ja mam jeszcze tego shitcode'a? To są karcone energii od lekarza, tylko trochę zasoby zadziałało. Śmiech. Panie doktorze, potrzebuję mocniejszych leków. Te mi już nie wystarczają. Ja bo mnie po niebie teraz. Potrzebuję jakiegoś innego ataku. Czy on się może... Kurwa. Oczywiście, że nie może. Pedadens. Nie, no nie, Swagger, Swift, Koptek, nie. Blaze Kika wolałbym, nie. Miałem możliwości dla komitiora tak samo. Nie, on jest okej. Okay. Myślałem, że może mam coś miałem sensownego dla tego Grovyla, ale niestety niekoniecznie.
Bo Night Slash albo Bugbite, czego nie wiem, czy Bugbite byłby mi to jakoś bardzo przydatny, powiem szczerze. Pomaga na urządzenia pszczoły. Czego mam wrażenie, że urządzenia pszczoły to jest jakiś nikomy procent sytuacji, kiedy wapno jest rzeczywiście używane. Miałem w swoim życiu to szczęście, że mnie jako taka pszczoła nigdy nie urządliła. I dzięki Bogu, biorąc pod uwagę, jak reaguje na to, że mnie komary dziewią. Stawienie wydaje mi się, też mi się tak wydaje, że częściej są właśnie te same jakieś takie przedstawienia. Słyszę czasami, że są jakieś takie właśnie dramy i zakładam, że wtedy są w seriale. Ale... Przedstawienia też mi się wydaje, że one są częstsze mimo wszystko. Komary fujka. Nie, może ja mam szczęście, jeżeli chodzi o ten Gdańsk nieszczęsny. Ale nie pamiętam, kiedy ostatnio nie komary udziałam w Gdańsku. Mam szczęście. Albo mało chodzę po jakichś lasach, albo przy morskich terenach. To też jest opcja. To się źle skończy, prawda? Nie. Nie skończy się aż tak źle. Bo tak jak sobie chodzę na te 2 godziny spacery, to nie wydarza mi się, żeby coś nie działo. Nie wiem, akurat shoneny ze wszystkich rzeczy mi się wydają, że są paskudne do tego, do robienia live action. Aczkolwiek jestem może odrobinę skrzywiony najwspanialszym shonenowatym tytułem, który miał live action, czyli Dragon Ballem. Never forget Dragon Ball Evolution. Ja po prostu mam wrażenie, że shoneny zazwyczaj za bardzo polega na jakichś efektach specjalnych, tym, że wszystko jest takie over the top i w ogóle, żeby dobrze się sprawdzały w roli czegoś na żywo. Death Note'a jestem w stanie uwierzyć, że ten, że byłby okej. Okay. Bo tam sporo rzeczy da się w miarę sensownie przedstawić. Tak na sejku dwojebana. O Jezu, co mi przypomina, że ten... moja siostra, teraz jak byłem w Olsztynie, to im pokazywała, że kupiła sobie cały ten... cały segregator na karty Dragon Balla i sobie kupuje pakieciki. Aczkolwiek moja siostra to bardzo duża fanka tych klasycznych shonenów typu Naruto, Dragon Ball, Bleach nie aż tak. To jest Chiyo. Właśnie nie, jakiś Panini, z tego co pamiętam. I powiem szczerze, że ich nie kojarzyłem. To jakieś nowe są w ogóle. Ja tylko pożałuję, prawda? Nie tym razem. Bo te czy ja też pamiętam, ale to na pewno nie były te. To były jakieś zupełnie nowe i to były chyba takie czysto kolekcjonerskie, aniżeli takie do gry jakiekolwiek. Ten osoby przy tego jest coś CGI. Oh my. Nie wiem, mnie jakoś zazwyczaj też mocno CGI boli, jak je widzę. Aczkolwiek to kwestia tego, jak on zazwyczaj jest związany, że rzeczywiście nie wygląda dobrze. No to gale czy Pikao? Tego mi do szczęścia brakowało. Coś na Charmeliona. Mogę Jolteona wrzucić się na śmierć?
I potem przerzucić się na Dio. Słuchaj, Jolten, wierzę w ciebie. Jesteś dzielny i dasz radę. Zobaczycie, da radę. Da radę. Chyba już jest martwy, ale nie jestem pewien. Yep. Będę tęsknił, Jolteon. Spoiler, nie będę tęsknił. Czemu każda jedna legendarka ma pleszczu? Nie rozumiem nigdy. A to ogólnie mam wrażenie, że to nie jest tak, że potrzebny jest bóg jaki burzy, żeby CGI wyglądało dobrze. Po prostu zazwyczaj w anime CGI wygląda bardzo nie na miejscu. Rzadko mi się zdarza, że widzę anime w CGI. Wygląda jakby pasowało do sceny, o w ten sposób. Ale to podobny problem ma na przykład obecny sezon Eurocamp trzeci. Że w wielu miejscach zwyczajnie, jak to ująć, sceny są robione tak zauważalnie bardziej realistycznie niż postacie. Przez co jak postać stoi na tle sceny, o mój Boże, on mnie zatruje, prawda? Przez co jak postać stoi na tle jakiejś sceny, to tak ostro się wyróżnia, że po oczach jebie, że się tak mało delikatnie wydarzy. Krótsze życie każdej Hanki to karton, czy jakoś tak? Jak to jest być boomerem, dobrze? No nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Właśnie nie aktorskim, jasne. Ja powiem szczerze, ogólnie jeżeli chodzi o kino, jestem bardzo, bardzo do tyłu. Więc czasami mam tak, że ludzie mówią o jakichś aktorach i ja mam takie, o kim ty do mnie mówisz? Chyba nie wiem, jakoś od dłuższego czasu jestem kompletnie oderwany od tego. Od takiego normalnego kina. Jeżeli nie liczysz tej Diony, to ostatnie filmy, na których byłem, to chyba Gwiezdne Wojny. A przypomnijcie sobie, kiedy wychodziły Gwiezdne Wojny 9. Więc to było naprawdę 100 lat temu. Nie, ja sobie kiedy wychodziły Gwiezdne Wojny 9, bo już nie pamiętam. Ja czuję, że to było jakiś dawno temu, ale jednocześnie zaraz ktoś mnie fakt-checkuje, że to nie było aż tak dawno temu. I to mnie przeraża chyba najbardziej. Porozmawiajmy o tym. Znaczy niekoniecznie. Najgorsze jest to, że ja wiem, że ja go w ten sposób zabiję, bo to jest poczwórna słabość. Albo i nie? On ma ten duży defa? O. To jest kuszące. Ja, czy ja mogę tego używać? Czy ja sobie skaszuję grę? Okej, po prostu nie będę działać. To jest Gwiezdne Wojny 9. Nie żadne jakieś tam spin-offy, tylko te. A 9 to co było. Ostatni jet? Taa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 a
Kurwo, czemu nie siedzisz? A to nie aż tak dawno, jak mi się wydawało. Czy Aeshad go zabije? Nie powinien.
bo to tylko podwójna słabość i od słabszego Pokemona w dużą obronę. Yep. O kurwa, hec masz? O mój Boże. Au. O kurwa, on się zabił. Fucking hell. O, a cóż to? Kopelat? Bo tego chcę, żebyście widzieli, że ja tak sobie spoglądałem na ten mecz, który leci tam, znaczy już leciał, w tle. Już od dłuższego czasu. I miałem takie, przysięgam, jeżeli nagle losowo mi się odciszy stream i przez to mój stream spadnie z overka, ale będę kurwa słony. Bo pamiętam, jak Sevik streamował z tego czasu. Tak, można chyba też streamował, tak? No, Sevik to nie jest doskonale. Sevik można czy skoki streamował, czy jedno i drugie? Bo ja, że on na pewno te FIFA nie streamował. Ale nie pamiętam, czy streamował właściwe mecze piłki nożnej. A ile to wersy? To teoretycznie jeden z bardziej metalowych przedmiotów. Jeżeli chcemy tak nas patrzeć. Komu, bo idę do domu. Jest tylko jeden Pokémon, który zasługuje, żeby nazwać go Sylwię, co Sylwion, którego nie ma w tej generacji. Ale skoro nalegasz. Będziesz zalegać w boksie za chwilę, nie macie. Znaczy może się okaże, że nie jesteś taki zły. Rozmawiajmy o tym? A mi samo to, że ma psychika, jest całkiem okej. Gdyby to była szósta generacja. Gdybym tylko miała, co? Gdybyśmy tylko mieli Dowsing Machine, to nie? Czułem się, Tate. Ja się zastanawiam, czy powoli też nie kończyć, zwłaszcza, że chcę jeszcze odrobinę SMT sobie poogarniać na ten nowy content. A tak w dniach streamowych, nie będę kłamał, nie mam aż tak dużo czasu dla siebie. Teraz jak o tym myślę, znaczy wiadomo, że streamowanie to jest jakiś następny czas dla siebie. Ale takiego czasu, że mogę sobie odpalić co chcę. Piątego na item find. O, cześć, S, 2, 3. I tu? Jeszcze. Aspid Berry, doskonale. Okej, okay, rozumiem. To nie było to, co chciała, żebyśmy znaleźć, więc sobie na dzisiaj skończymy. No dobrze, także odważnie powiem, będę żałował tej decyzji już pojutrze, ale pojutrze wracam do BN1. Zobaczymy na jak długo, ale może przejdę do BN1. Oraz inne kłamstwa, które sobie wmawiam. W sobotę nie wykluczam, że zrobię jakieś streama z DLC-ka do Eldena, ale to jeszcze się zobaczę. Będę myślał pewnie do soboty, do ostatniej chwili. Także jeżeli ktoś liczy na Elden Ringa, to może w sobotę coś będzie. To dobrze, wbiłem. Nice! Luna, co nie? Co nie, Luna? Co mi tam nie mówisz?
Wracaj. To tak nie działa. Ja chcę w SMT pograć! A nie będzie gania w SMT na Steamie. Chyba, że chcecie, żebym losowo odpalał wam jakieś losowe fragmenty fabuły. A chyba tego nie chcecie. Także ten... na dziś to była tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się, po.